dobry. Widzą Państwo to? To? Proszę, proszę, proszę. Budują sobie, tak, tak. A ja co? Ja muszę program zapowiadać tutaj, na parkingu, o chłodzie, głodzie? Ale to jest wszystko czasowe, proszę Państwa. Po prostu muszę być cierpliwa. Trzeba być cierpliwym i się człowiek doczeka. Trzeba być cierpliwym, jak buddyjski mnich, by dojść do koryta. No i tak, proszę Państwa, wiem, ja tam kiedyś zasiądę. Ja też dostanę nominację do zarządu. Oczywiście wtedy, kiedy zakończę swoją karierę na wizji. No, już w końcu... ile można emanować tym seksapilem? Ile można być tym symbolem seksu, kobiecości? No, koledzy, ale żeśmy wczoraj dali. No, rzuciłeś się na tę wódę, jakbyś ją pierwszy raz w życiu na oczy widział. No, bo tyle wody to ja w życiu na oczy nie widziałem. Papierosa? O, daj spokój. Przejarałem się wczoraj, także dzięki. Widziałem, w szczytowej fazie paliłeś 4 szlugi naraz. Wiesz, no, zostały tylko superlighty. To żeby zapalić jednego normalnego, to trzeba było 4 takie złapać, no. Ty, a gdzie ty wczoraj zniknąłeś? Wypadłem przez balkon. I co, nic ci się nie stało? Nie, wiesz, spadłem na pryzmę piachu. Zresztą sam ją wcześniej usypałem, no bo ja zawsze po pijaku wypadam przez balkon. Chyba jak, tylko żebra złamałem. Jak mnie boli głowa. Oj. No bo niepotrzebnie, żeś się zakładał, że wypijesz ten szampon. Słuchajcie, słuchajcie, czy się wczoraj coś stłukło? Solniczka się stłukła, no mówię ci. Tak? Jarek się poślizgnął na sałatce śledziową. A, tej co spadła ze stołu? Nie, Jarek łaził po stole. A, i potem spadła, jasne. Się poślizgnął na tej sałatce i wpadł na Witka. No. A Witek akurat gasił firankę. Jak mu odbiło gaśnicę w sufit, tam sterczały akurat przewody po żyrandolu. Zrobiło się zwarcie, zgasło światło, w łazience ciemną Bartek jak się wyrżnął, 2 zęby wybił sobie. Zęby walnęły w zlew, wpadły do kuchni, w solniczkę, solniczka spadła i stąd ten chłód. No jasne. Nie, impreza bez historii. Ja to lubię, jak coś się dzieje, nie? No, żeby było potem co wspominać, no nie to, co teraz. No. Dobra, to było wczoraj, a dziś do roboty. Za 10 minut zaczynamy. Nie wiem, czy to przetrzymam. Mi się chce wymiotować. Dobra, nieważne. Zaczynamy. Jak się zegnę, to się nie odegnę. Chodź. Cześć, Gwidon. Cześć, Romek. Co czytasz? Taką książkę specjalną. Tajemnice tybetańskich mnichów. Sekret mnicha. To ciekawa? Bardzo ciekawa. Bardzo. Tu jest opisu wynika, że jestem 35. wcieleniem ortodoksyjnego mistrza Siddharadukthu. Przenikliwe spojrzenie, równowaga ciała, harmonia z przyrodą. Wiesz co, Romek? Niestety, oni chyba mnie niedługo znajdą. Zaraz do mnie tu przyjdą i już nawet nie będziesz miał z kim siedzieć tutaj. 35. wcielenie ortodoksyjnego mistrza. Wiesz co, nie gniewaj się, Gwidon, ale według mnie to jesteś 35. wcieleniem ortodoksyjnego głupka. I raczej nikt po ciebie nie przyjdzie. Słuchajcie, a pamiętacie, o której wyszły prostytutki? Wiesz co? Koło 5:00, na pierwszy tramwaj poszły. A z kim my dzisiaj właściwie gramy? O Jezu, Jezu, Jezu. Tornado Bydgoszcz. Chyba. Dwa razy po 45. Jezusie Nazareński, no. W razie czego pochowajcie mnie za bramką. Uż, czuję, że mnie dopadnie padaczka. Mnie zawsze na kacu łapie padaczka. Jak się żegnę,
to ja się nie odegnę. Cześć chłopcy, koledzy, witam. Nie wiem, czy mnie znacie. Jestem prezesem Tornada Bydgoszcz. Kochani, jest takie pytanie do was. Nie sprzedalibyście meczu? No co pan, no jak pan śmie? Co to za pytanie w ogóle jest? Oczywiście, że tak. No. Bardzo dobrze. Ile ma być? No wiecie, kochani, tak by 3-0, 4-0 dla nas, dobra? No, pan skiksuje, pan się zagapi, pan nie obroni, co? No dobrze, to nie, to nam, nie ma problemu. To nie nam ma nawet problemu. Dzisiaj akurat na rękę, wie pan. Buty pan ma odwrotnie założone. Proszę? Buty pan odwrotnie założył. A to już tak musi zostać. Jak się zegra, to się nie odegnę. Dobra, kochani, kto trzyma kasę? Rzucaj pan. No, uwaga. O, bardzo dobrze. Właśnie. Tak pan ma bronić. Tak pan będzie bronił i będzie wszystko okej. Okay. Dobra, to jest połowa kasy, druga po meczu, tak? No to, liczę na was, chłopaki. Nie tak mocno, panie. No. Ej, zaraz, a w której my właściwie jesteśmy lidze? Poczekaj. Drugiej, trzeciej? Do dzisiaj jeszcze w drugiej. W drugiej? No to bardzo ładnie, to bardzo ładnie. Słuchajcie, ja sobie dzisiaj stanę cichutko w murze. No? Nie podawajcie do mnie! Nie podawajcie! Ty, dobry pomysł, powiedz, żeby mi nie podawali. Kto poda do bramkarza, ten matał. Dobra, jak się idziemy. Żegnę, to się nie odegnę. Pani władzo, ale jak to w ogóle, no? O, przekroczył pan dozwoloną prędkość. Ja? No to, ale to w ogóle radar to wyłapał? Proszę pana, podwójna prędkość dźwięku i to już przy hamowaniu. No kurczę, no. A ja specjalnie leciałem nisko, bo myślałem, że będę niewidoczny dla radaru. No. Matko, ale wstyd! No to ohydne, cośmy zrobili. To po prostu nie powinno się zdarzyć. Naprawdę, nigdy. To nie powinno mieć miejsca. No i co? No i co? No co jest to? No miało być 3-0 dla nas, a było 8-0 dla was. 8-0! Ale panie prezesie, naprawdę my nie wiemy, co się stało. Nigdy w życiu tak nam nie szło, nigdy. Wszystko nam wychodziło, ja nie mam pojęcia. 8 do jajca! No nie wiem, jak to się stało, no, panie prezesie. Jak pan to obronił? No nie mam pojęcia, no. Najpierw stałem i trzymałem się słupka, żeby nie upaść. No to dostałem strzał piłką w brzuch, no i obroniłem niechcący. No co ja mogłem zrobić, no? To wtedy straciłem przytomność, przewróciłem się na murawę. Dzięki temu obroniłem niechcący kąśliwy strzał po ziemi. No i zachciało mi się wtedy wymiotować. No to wstałem, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza i wtedy dostałem piłką w głowę. No i znowu niechcący obroniłem. No i potem już straciłem przytomność na dobre. I to była chyba śmierć kliniczna, bo unosiłem się nad swoim ciałem i widziałem, jak wszystkie strzały się ode mnie odbijają i ulatują w pole. No widzi pan, nie chciał. Nie chciałem. A pan? No po prostu obrońca nie do przejścia. No ale, no co, dostałem sobie jak wmurowany na tym polu karnym i nagle przyplątała się ta padaczka. I zaczęło mną tak rzucać po tym polu karnym. Nie to raz, to tu, to tam, to tam. No i po prostu przez przypadek blokowałem każdy atak. No to, to jeszcze pan mi został. Co ja? No co ja? Kto strzelił 8 bramek? Z tego 4 bezpośrednio z rzutu rożnego. Widzi pan? 4 rogale z... Widzi pan? 4 rogale prosto w okno. No prosto w okno, wszystko przez te buty. Co ja mogłem zrobić, jak gdzie nie kopłem, to w bramkę wleciało. Prawa, lewa, wszystko gole. No dobrze, ale, no, ale tą bramkę na 8-0 to już pan mógł sobie darować. Mógł pan sobie darować, no rajd, rajd przez całe boisko. Minął pan wszystkich obrońców, na końcu położył bramkarza i wjechał do bramki. Jaki rajd? To tylko wyglądało jak rajd. To nie był żaden rajd. Akurat sobie spokojnie stałem z boku, ślina mi ciekła na but. Jeszcze stoję, nie? I straciłem równowagę do przodu, jak mnie wyrwało. Piłka mi się przykleiła do nogi i lecę. Jeden minięty, drugi minięty, trzeci minięty, bramka się kładzie, wpadam do siatki. Gdyby nie ta siatka, to bym jeszcze na bandę poleciał. Tak? Nie mógł pan samobuja strzelić? A właśnie pomyślałem sobie, samobój.
wyjście jest. Ale patrzę, o. Ten jeden się rzuca jak głupi. Ja w życiu go tak nie widziałem, jak on się rzuca po prostu. Temu strzelam 8 metrów nad bramką i wybił. Nie wiem. Mnie tak wzruszyło, no bo nie wiem jak. Odbiło nie mi się. Jak. No patrzę, tablica świetlna, patrzę. 8-0. Dobra. No na 3-0 dla was to się już nie przerobi tego. Który ma forsę? Dawaj to. Jeszcze może uda się uratować coś. Ale co pan chce? Jak? Co pan chce zrobić? Spróbuję przekupić tego faceta od tablicy świetlnej. Jest u nas w studiu znana śpiewaczka operowa, pani Aneta Allas. Witam panią. Pani Aneto, znikła pani ze sceny. Wyjechała pani z Warszawy. Co pani porabia? Tak, wyjechałam z Warszawy, bo ja bardzo kocham wieś. Kocham łono natury i uwielbiam chodzić boso po trawie. A w pani posiadłości żyje podobno 300 kotów. Kocham wszystkie zwierzaczki. Jestem taka mama i to są moje dzieciaczki. Ale 300 kotów to dużo. No, ale mama lubi swoje kociaczki. Robi im gili, kiwi. Cudownie jest razem być ze sobą. Tylko, że mówią, że pani koty żyją w bardzo trudnych warunkach sanitarnych. No cóż, no tak jak dużo kociaczków, taka kicia, jak na przykład ma pełny brzuszek, to że tak powiem, on robi kubeczkę. Ale ta kubeczka to się skochała jak wszystkie zwierzaczki. No właśnie, i pani sąsiedzi skarżą się, mówiąc eufemistycznie, no na ten brzydki zapach. A ja i moje dzieciaczki mówimy eufemistycznie, mamy was w nosie. Pani Anto, zbiera pani nornice? Owszem, wszystkie kocham zwierzaczki ja. Mam jedną taką w domu, stara i troszeczkę mi się znudziła. A to proszę do mnie ją przywieźć, zapraszam. Jakby mnie nie było w domu, to proszę ją przerzucić przez płot. No ale żeby do tej pory nie zdechła. Proszę przerzucić. Ja kocham wszystkie zwierzaczki. Takie też. Witam was wszystkich! Dzisiaj coś tak super, hiper wyjątkowego, że aż nie wiem co. Coś dla tych, którzy chcą zgubić trochę brzuszka. Spójrzmy, co tu się dzieje. Cześć, Jerry! Cześć, Mike! Widzimy wyraźnie, że Jerry chce zgubić zbędne kilogramy przy pomocy zwykłego kija. Dokładnie, Mike, ale wiesz, to nie jest łatwe. No, a co jest twoim marzeniem? Doskonała sylwetka. Dobrze wiesz o tym, Mike. Wiem. Taka jak ta? Taka byłaby super. O, no właśnie. Ale odrzuć co? Zwykły kij. Jedyne, co potrzebujesz, to super profesjonalnego kija do ćwiczeń K-Pay. K-Pay? Tak, wystarczy 5 minut dziennie ćwiczeń i co najważniejsze, nie musisz rezygnować ze swoich ulubionych potraw. Super. Spójrz, jakie to proste. Kobiety będą lgnęły do ciebie jak muchy. Bardzo bym chciał, Mike. Wiem, o czym mówisz. Spróbuj. Jasne, dzięki. Czad! Ten kij jest naprawdę super. No jak się czujesz, Jerry? Już po paru skłonach czuję poprawę. No właśnie, bo to super profesjonalny kij do ćwiczeń K-Pay. I nazwa też jest super. Dokładnie, no. Zanim zacząłem używać super profesjonalnego kija do ćwiczeń K-Pay, moja żona nie akceptowała mnie. Próbowałem różnych ćwiczeń, ale to nie dawało efektu. Od kiedy stosuję super profesjonalny kij do ćwiczeń K-Pay, moje życie zmieniło się. Już po paru minutach ćwiczeń moja sylwetka nabrała profesjonalnego wyglądu. Zbędne kilogramy po prostu zniknęły. Relacje z żoną natychmiast poprawiły się.
Zamów super profesjonalny kij do ćwiczeń K-Pay. Jeżeli zadzwonisz jeszcze w czasie trwania programu, otrzymasz od nas w prezencie uniwersalne rzepy do super profesjonalnego kija do ćwiczeń K-Pay. Dzięki uniwersalnym rzepom twój super profesjonalny kij do ćwiczeń K-Pay zawsze może być z tobą. O, witajcie, strachu, witajcie. O, dzień dobry, panie gospodarzu, dzień dobry. No, co tam się dzieje? A wszystko dobrze. Słonko świeci, żytko sobie rośnie, wieś się restrukturalizuje. No, no to wszystko, słusznie. Wszystko po Bożemu. Słusznie, słusznie, słusznie. Tak? A wiecie, co na wsi gadają? Co? Że się was wróble nie boją. A jak tak? A gospodarz wie tam, jakie tam te ludzie na wsi. Jak ci nie mogą zaszkodzić, to cię przynajmniej oplują. Może i tak, ale pszenica z pola ginie. Jak ginie? No ja nie wiem, ja pilnuję. No, to lepiej pilnujcie, ale... lepiej pilnujcie, bo dla mnie kogoś z roboty wykopać, to jak z palców pstryknąć. Jak wykop... No ale ja pilnuję. No to pilnujcie. Tak, no pewnie, że, no. Że tak. Wynocha stąd wróblasy! Daj se na luz, co? Wrzeć na luz! Ty chcesz macha? Niezłe siano! Tuż tu nie wolno palić! Wynocha stąd, bo nie wiem, co wam zrobię! Nie strasz, bo się wiesz! Ty, strach! Wiesz, jaka jest waluta w Rosji? Nie! Wróbel! Łopi nie trybi! Dobra, dobra. Słuchaj, idziemy na szaber. I teraz uważaj. Chętnie wciągnął działkę pszenicy, nie? Teraz uważaj. Jak gospodarz się coś dowie, jak mu zakapujesz, to już nie będzie strach na wróble, tylko strach na robaki w ziemi. Proszę opuścić teren! Jeden i drugi. A ludnąć ci z liścia w ten głupi sagan? No! Music! Ja! Bierz mnie, ty! No i co? Cholera? Co? Znowu pszenica zginęła! Nie! Choroba jasna! Wywalam cię! Zwalniam! Raz! Bierzesz ty swoje zasrane bambetle i wynocha! Ale jak ja się podzieję? Tak bez odprawy, no, panie gospodarzu! Odprawa? Jesteś się odprawa chce? Jak się kopnę zaraz z czuba w tyłek, to ci po prostu sieczka z tych gaci pójdzie! Zabieraj się i raz! Już się tu nie ma! Gdzie... to... co ja teraz... Ci mnie padło! Wezmę się. Ty, elegant. Elegant. Do teatru idziesz? Czego beczysz, co? Dziura cię w swetrze zrobiła? No? Gospodarz powiedział, że mnie zwalnia. O, to dobrze. Nie wywracaj płaku. Ciekawostka. Rozwal to. Jak ja teraz to podniosę tym kijem? Możesz poszukać nowej roboty w hurtowni tkanin. Naprawdę załatwisz mi? Tak, jako szmata. Jest, jest. Wcale nie ma się z czego cieszyć. No nie ma, nie ma. Gospodarz powiedział, że na moje miejsce powiesi zdechłą wronę. Co? Coś ty powiedział? Nie świruj, ty. Nie świruj, bez jaj. No. A może się pomylił? Może chodziło mu o łopoczącą na wietrze szmatę? Albo miał na myśli wjechać? Nie, powiedział wyraźnie. Zdechła wrona! Cholerka, to niedobrze. Zdechła wrona jest jeszcze gorsza niż skini. Gorsza! Ty, a może ty coś poradzisz, co? Będzie rzeźnia! O, rzeźnia! Trzeba, wiesz, po nas będą żnąć. Słuchaj, a może coś, może ty nam coś poradzisz, co? Pomóż nam, co? Może ty nam coś pomożesz, no przecież... A nie będziecie mi dokuczać? Nie będziemy. Słowa? Słowo! No dobra, gnojki.
Właśnie idzie gospodarz. Jak się mnie przy nim dobrze, ale tak dobrze przestraszycie, no to może zostanę. Sit, dajemy czadu. Jest, idzie. Idzie. Patrz, ale kafar. Kafar, ale musi pracować na pakerni. Chyba codziennie jest na siłce. Chyba pracuje jako bramkarz w dysce dla megadrechów. Max, ja bym się nie chciała dostać w jego łapy. Uciekajmy stąd. Wynikasz stąd. Uciekajmy. Van. No pięknie, przechodziłem sobie przypadkiem, patrzę. No piękna sprawa, no w ogóle. Cofam to, co powiedziałem. Oczywiście, strachu, możecie to jest dostać. Zostanę, ale jak dostanę podwyżkę? Co? Jaką podwyżkę? Nie ma mowy. A lutnąć się z liścia w ten głupi szagan? A nie, podwyżkę, tak. No, i tak ma być. Fajny był ten numer, nie? Nie, naprawdę, czasami wystarczy się głupio przebrać i już jest śmiesznie. Wszystko może być wtedy śmiesznie, nawet jak tekst jest nie bardzo, ale czasami jest z kolei tak, że wszyscy dookoła się śmieją, a ja nie wiem z czego, ale gdzie to, proszę Państwa, wszystkim się nie dogodzi, no. Właśnie. Proszę Państwa, przepraszam bardzo, się teraz troszeczkę napuszczę, ale idę na miasto, więc muszę między ludzi troszeczkę wyglądać. Bo potem Państwo powiedzą, w telewizji elegantka, a na ulicy to jak ten oberwaniec ostatni chodzi, nie? O, i Państwo też trzeba tak troszeczkę się oporządzić. No bo jak? Spotkały się potem i co? Wstyd będzie? No, do zobaczenia za tydzień. Pa!